Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj Hunter i kolejny cyberpunk przed wami. Ja bym chciał tylko na początku powiedzieć, że zostałem przymuszony do nagrywania tego odcinka przez moją żonę, która wcześniej postanowiła mnie napoić różnymi trunkami i tak jakoś wyszło, że no... muszę nagrywać odcinek, nie mam wyjścia, no trudno, no to kurde nagrywam, siemano. Ostatnio właśnie trochę żeśmy się zostali zdradzeni przez Placida, a ty się dziwi, że jednak wróciłem. No kurwa, generalnie mieliśmy pogadać z tą całą Bridget, więc... nie wiem, wróciłem to wróciłem, nie? To ten drugi, którego posłaliście do GIM? Czyli nie przeżył. Ma fajne słuchawki i żetony zamiast oczu. Dobra, wystawiłeś mnie rozczarowany. Rozczarowany, nie będziemy go bić. Rozczarowany? Chciałeś, żebym po prostu zrobił swoje i zdechł. Tak, a teraz chcę wiedzieć, co poszło nie tak. Zdjęliśmy 10 agentów Netwatchu. Zniszczyliśmy ich sieć i BBS-y. A ty wyszedłeś stamtąd żywy. Bo jestem cudownym dzieckiem, nie wiem. Powinienem był się dogadać z Netwatchem, trzeba no właśnie. Trzeba było się dogadać z tym agentem. Bo na układzie z tobą na razie zyskałem tyle, że dostałem czapę, zadarłem z Netwatchem i jeszcze się do mnie przypierdalasz. No właśnie, nie? Myślisz, że z Netwatchem ugrałbyś więcej? Że oni nie potraktowaliby cię jak śmiecia? Asie, musimy zejść na dół. O, jest pani Bridget, dzień dobry. To jeszcze nie koniec. Netwatch tu wróci. A gówno mnie to obchodzi. Chyba nie chcesz zabrać go ze sobą do krypty. To zwykły ranion. Widziałaś jego skany? Widziałam. Soti konia. Fetutmun soti. A przecież to ona zleciła Evelyn Parker zdobycie tego chipu. Odesłałaś Placida dla mojej osobistej satysfakcji? Odesłałaś Placida dla mojej... Kiedy ja zapamiętam, żeby nie czytać tej kwestii, bo Wijew zawsze wypowiada... Satysfakcji? Nie chciałam, żeby cię uszkodził. Nie możemy sobie na to pozwolić. O, naprawdę. Musimy sprawdzić, w jakim jest stanie. A wcześniej to chcieli mnie zabić. A co ta pani ma jakiś taki dziwny cień? W sensie, jak przechodzi przez ekran, to się robi jakiś taki glitch. Ile się dowiedziałaś z moich skanów? Na pewno więcej niż Placid. Rozpoznałaś biochip, bo to ty szukałaś go wcześniej. Zbadamy cię. Skoro przeżyłeś w GIM, to na pewno kosztem konstruktu. To może trzeba mnie było nie wypłaszczać. Gdybym tam była, nigdy nie naraziłabym biochipu. Jeśli pierdu, nie w stanie, damy ci za niego uczciwą cenę. I coś ekstra za straty moralne. Biochip był uszkodzony już wcześniej. Właśnie dlatego tu jestem. Nie działa? Aż tak źle nie jest. Ale na razie nie znalazłem nikogo, kto byłby w stanie bezpiecznie go usunąć. Działa aż za dobrze. Skoro to wy zleciliście kradzież konstruktu, zakładam, że możecie mi pomóc. Skąd to wszystko wiesz? I jak do nas trafiłeś? Evelyn Parker. Coś ci to mówi? Evelyn? Ta dziwka z domu lalek? Skoro to dzięki niej do nas trafiłeś. Czy mogę jej najebać teraz, proszę? Jeśli to jednak na coś się przydała. Mogę jej najebać? Zamówienie źle o Evelyn. Dobra, możecie mi pomóc, czy nie? Możemy, oczywiście, ale nie tutaj. Teraz zejdziemy do krypty, tam udostępnisz nam biochip. Jak już pobierzemy dane, to zobaczymy, co możemy dla ciebie zrobić. Czyli nie mam wyboru. Chodźmy. Chciałem tą drugą opcję, ale mi przeskoczyło kółko dwa razy, także... co zrobisz? Krypta, co to za krypta w ogóle? Znowu do jakichś waszych dziwnych kościołów. Widać, że kochacie to miejsce. Wchodzimy. Ale jakoś nie wyglądacie mi na religijne. No właśnie, to jest ten kościół, w którym byliśmy na początku. Zostawiliśmy na Haiti. Teraz sami załatwiamy swoje sprawy. A oni z Haiti są. No dobra, możliwe, że tam też mówią po francusku. Bardzo możliwe w sumie. Tędy. To co za jakiś Bohamas z oczami? Ty widzę, że też nie wiesz, ziomeczku. Odźwierny, dobra, jakim chodźmy, no. Placid nie wiedział nic o biochipie. Nie rozpoznał go na skanach. Niewielu naszych wiedziało o akcji w Konpeki. A Placid jest od prostych rzeczy. Naprawdę, no nie wydawał się chłopak, no ale okej, niech będzie.
Fajną, kurwa, masz kurtkę puchową. Chyba raczej troszeczkę za ciepło na nią. Ale mniejsza z tym, co ja tam wiem o modzie. Zobaczysz. No, chciałbym, ale drzwi mnie blokują. Kurwa, ty, jak normalnie w jakimś falaucie czy coś. Wchodzimy do krypty. O, świetnie, teraz chip mnie znowu zabija. Od początku gry się zastanawiam, że on tak kaszle na tą rękę i co patrzy, zawsze sprawdza, czy tam na przykład nie ma krwi, czy ta krew może tam powinna być, ale mamy ten gryb wbudowany w rękę, więc tego nigdy nie widać, bo gryb jest czarno-czerwony. A mniejsza z tym. Agent Netwatchu nie zorientował się, że masz biochip? Nie dałem mu okazji. No. To by skomplikowało nasze... Zabiłem go za szybko troszeczkę. A, to mnie nie interesi. To dawny tunel metra. O. Nie. To część międzykontynentalnej sieci maglewu. Kiedyś łączyła wszystkie stany. Po wojnie rozpadła się tak samo jak sieć. No, ten, nie? Jest coś takie jak kolej maglewa, czy silnik maglewa, kurwa, nie pamiętam. Ale coś było z tą koleją maglewa, ale to chyba na zasadzie jakiejś tam, wiecie, elektromagnetyzmu miało działać. Coś takiego kojarzę. To jakieś śmieci są. Okej, coś zebrałem. Aha, tylko przeszliśmy przez pociąg. A może to było takie, wiecie, nawiązanie, że o, to jest to metro, które żeście obiecali w grze, twórcy gry, ale żeście go tam nie dali. Może go popuść jeszcze tutaj. Ale w sumie tu się też nic nie dzieje. Kolejne wyjście z wagonu, no a mniejsza z tym. Ciemno tutaj strasznie. Siema. Też se tak leżysz fajnie? Prowadzimy cię w cyberprzestrzeń. To najlepsze środowisko do interakcji z siecią konstruktu. To znaczy, że macie własną wersję interfejsu Synthechu. Mamy własną wersję wszystkiego. Nie używamy techu z Night City. Chyba prawie jak Animus i jego 3000 wersji. Jaką mam gwarancję, że stamtąd wrócę? Będziesz cały czas w wewnętrznej warstwie naszej fortecy danych, pod kontrolą. Pod waszą kontrolą. Gdybyś wiedział, kogo jeszcze możesz spotkać w cyberprzestrzeni, nie byłbyś taki wybredny. Czym to się różni od zwykłej eksploracji sieci? Interfejs pozwoli ci zobaczyć warstwy danych z sieci bezpośrednio i w uporządkowany sposób. To, co widzą zwykli netrunnerzy, to tylko mapa. Nie mogą zobaczyć głębokiej sieci, bo ogranicza ich własny sprzęt. Aż mi się trochę kojarzy z... Jest takie bardzo fajne anime. Jedno z dwóch, nie, z trzech, które w życiu oceniłem na 10 na 10 na liście NMAL. Nazywa się Serial Experiments Lane i tam też było, że dziewczyna miała specjalne zdolności do poruszania się właśnie w takiej tego typu sieci, jak tutaj jest. I jest taka fajna jakby interpretacja tego, że ona w pewnym momencie znajduje się na forum, po prostu gdzieś w sieci, rozmawia z innymi użytkownikami właśnie o jakby naturze sieci, i to wygląda w ten sposób, że jest taka hala, znaczy takiej hala, jak to nazwać, no taki duży korytarz, czekajcie, korytarz taki jak w jakiejś, nie wiem, katedrze czy czymś takim, nie, wiecie, wszędzie kolumny, wysoki sufit na kilka metrów, no i są takie jakby podstumenty, jak to nazwać, bo tu za chwilę mi, wiecie, postać powie, że odzywaj się, i są takie jakby takie piedestały, podstumenty i tam są hologramy tak jakby kolejnych użytkowników i na przykład jest użytkownik, który jest uchem, w sensie jest taki hologram ucha, nie? W sensie, że to jest gość, który na przykład może nie wypowiada się zbyt dużo, ale tam siedzi i słucha, jest jakieś oko, jakieś usta, jakaś noga, ręka, coś takiego, nie? Więc ci wszyscy użytkownicy na tym forum, którzy rozmawiają z główną bohaterką, są prezentowani właśnie przez te hologramy pewnych części ciała. Natomiast sama bohaterka wygląda na jakby nawet nie hologram, co totalnie fizyczną osobę podążającą po prostu tym korytarzem i rozmawiającą z różnymi użytkownikami, posiadając totalnie, absolutnie całe swoje ciało właśnie w tej cyberprzestrzeni, więc to właśnie pokazywało, jak bardzo ona, pomimo że jakby
dopiero co się zapoznaje z tą siecią, to jest w niej coś specjalnego, dzięki czemu ona w tej sieci potrafi tak naprawdę być i to dużo bardziej niż inni użytkownicy, a mniejsza z tym. Ale polecam, Serial Experiments Lane, tak się nazywa, w sensie serial to jest to jest pierwszy człon nazwy, a nie, że to jest serial, to jest anime, czyli serial animowany w sumie. Dobra, mniejsza z tym. Najpierw chcę wiedzieć, po co mam Johnny, o właśnie. Chwila. Najpierw chcę wiedzieć, po co wam Johnny. Chcemy skontaktować się z Alt Cunningham. Wiemy, że była związana z Silverhand. Alt? Relik, który trzymała u siebie Arasaka, to nasz jedyny trop. Alt Cunningham. Alt Cunningham. Słyszałem o niej. Niby gdzie? Od Johnny'ego, ale tylko nie pamiętam właściwie, o co chodziło z nią. Johnny mi o niej mówił. Ale niewiele. Johnny? Tu jest Johnny. Okay, chyba musisz jej powiedzieć. O czym? O nas. O nas? Konstrukt Johnny'ego jest aktywny. Mogę z nim swobodnie rozmawiać. Temu też się przyjrzymy. Myślisz, że mam halucynację? Rozmawiam z wymyślonym przyjacielem? Niewiele wiadomo o tym, jak engramy mogą współistnieć z ludzką siecią neuralną. No to powiem ci tak. No właśnie, człowiek nie mogą. Wychodzi na tym średnio. Nie mogą, po prostu się engram nadpisuje. W jaki sposób chcecie skontaktować się z Alt? Spróbujemy wyodrębnić unikalny fragment engramu Silverhanda zapisanego na biochipie. Alt na pewno go rozpozna. I jeśli po tylu latach spędzonych za Black Wallem zostało w niej coś ludzkiego, odpowie. A, czy chcą wrzucić się tak jakby Johnny'ego do sieci, żeby Alt go zauważyła w tej sieci i odpowiedziała na niego. Ciekawe. No bo to nie jest na zasadzie, że po prostu go spytamy. Tym bardziej, że Johnny jakby też w sieci się sam poruszać nie będzie umiał, bo on jest dziadkiem, hej. Naraz nie było mowy o tym, że planujecie się przebić przez Black Wall. To teraz już wiesz. Tutaj. Do lodówki? Kurwa, myślałem, że na fotel od Matrixa, no. Nie mów, że mam tam wejść. Musimy cię przygotować do połączenia z cyberprzestrzenią. W lodzie? Nie jesteś przyzwyczajony do takich przeciążeń neuralnych. Nie kombinuj, tylko rób co mówi. Nie mam zamiaru swajczyć się tam razem z tobą. Johnny, wygląda na to, że masz być przynętą. Pasuje ci to? Okej, rób wszystko co mówi. Wow, jaki on jest chętny. Czego chcecie od Alt? Tylko ona będzie w stanie zapewnić nam bezpieczeństwo za Black Wallem. Gdy nadejdzie zmiana, chcemy być po stronie wygranych. Zmiana? Kiedy wojna jakaś, kolejna? Wszyscy myśleli, że wystarczy postawić ściany grubego, czarnego lodu, żeby odciąć się raz na zawsze od dzikich Esi. A jednak, przy obecnym zaawansowaniu technologii, jesteśmy o krok od powtórzenia tamtej katastrofy. Korporacje nawet nie zdają sobie z tego sprawy. Ale my tym razem będziemy przygotowani. To mi się podoba, ale to za chwilę jeszcze spotkamy o ten Black Wall. Czym tak naprawdę jest Black Wall? Wiem, że... Wiesz tyle, ile mówi wam Netwatch. Jedyna zapora sieciowa oddzielająca nas od dzikich powojennych SI. Wielkie zwycięstwo ludzkości. Tak, to brzmi jak Netwatch w przerwie na reklamę na kanale 4. Tak naprawdę Black Wall to sztuczna inteligencja o warunkach brzegowych ustawionych tak, by nie przepuszczać nic z jednej strony na drugą. Gdyby SI myślały jak ludzie, pewnie nazwałyby go zdrajcą. Ciekawe, ciekawe, ale coś miałem powiedzieć teraz. Wypadło mi z głowy. A wiem co miałem powiedzieć. Bo powiedziała coś takiego tutaj, że... że doszli do takiego momentu w technologii, przy obecnym rozwoju technologii, może dojść do ponownej katastrofy, tak jak kiedyś. I to jest podobną rzecz można wyczytać w Star Wars, Gwiezdnych Wojnach, tylko jakby odsuwając na bok te główne kanoniczne filmy, ale bardziej skupiając się na jakichś tam grach, opowiadaniach i tak dalej, to właśnie Star Wars, ale w tych głównych filmach, może nie tych najnowszych, ok, umówmy się, ale gdzieś tam jest jednak pokazane, że jakby co Star Wars chce przekazać tak troszeczkę podprogowo, że tamta cywilizacja rozwija się do pewnego momentu, ale jest to jakby ograniczone
jeżeli weźmiemy sobie po prostu, wiecie, taką linię, która jest jakby rozwojem ludzkości, to tak naprawdę to jest ograniczone w kształcie takiego, kurwa, powiedzmy, prącego w górę prostokąta. Chodzi o to, że w momencie, kiedy cywilizacja osiąga pewien pułap rozwoju i dąży ponad ten pułap, to pewne technologie zostają zapomniane. I po jakimś czasie, na przykład po setkach lat, ktoś wraca do tej technologii, która była setki lat wcześniej, która została zapomniana i okazuje się, że ta stara technologia jest teraz rewolucyjną technologią, prawie na skraju magii, powiedzmy, tak? Bo dlatego, że ta technologia, jakby gałąź technologiczna, w którą szła ludzkość, podążyła w daną stronę, a tamta, powiedzmy, była w inną stronę i została zapomniana, tak? I to się tak wszystko śmiesznie toczy, że wiecie, jakaś tam nowa cywilizacja odkrywa jakąś starą technologię i nagle, o wow, teraz możemy tego wykorzystać, to jest cudowne, ale to też musimy myśleć o tym, że to jest kosztem czegoś, że za jakąś chwilę pewna technologia, która teraz już dla nich jest przestarzała, zostanie po prostu porzucona i o niej zapomną, a za następne 200-300 lat ktoś odnajdzie tą starą technologię i powie, wow, dlaczego ludzie 200 lat temu przestali z tego korzystać, przecież to jest cudowne, to jest świetne, rewolucyjne, teraz powiedziałem dobrze. I jakby czujecie klimat, tak, że nie da się... że w pewnym na pewnym etapie rozwoju cywilizacji nie da się nadal rozwijać w każdą możliwą stronę, tak? Tylko trzeba obrać pewien kierunek, rezygnując z innego, a potem się okaże, że ta ścieżka może się totalnie zawrócić i ta jakby wiecie, to ten postęp technologiczny zjada własny ogon, tak? Czyli im bardziej do przodu, tym to, co zostało już nadmiernie wykorzystane, przepada, po prostu idzie w niepamięć i nagle się okazuje, że może być przełomowe dla kogoś 200 lat później. Uch, jaki wywód. Rewolucja, pyty, 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 pyty. Idziemy dalej. Dobra. No na co czekasz? No kurwa. Aż lód się roztopi? Tak. Okej. Okay. Ale to w sobie ten lód się za jakiś czas roztopi. Czy będzie się dorzucać lodu tu, czy co? No. To dopiero jest, kurwa, ten ALS, nie? Wjebać się do wanny pełnej lodu. Okej. Co teraz? Dorzuciłem mi lodu. Johnny? Kim ma strój? Analizują mnie. Pamiętacie jeszcze to, nie? Ice Bucket Challenge. O, tak to się nazywało. Ice Bucket Challenge. Jaka estetyka ładna. Taka matrixowa. Boże, cudownie. To wygląda jak gra z uniwersum Matrix. Tyle, że jest dobrze zrobiona. Wow. Idziemy. Dobra. Bridget. Gdzie jesteśmy? To nasz BBS, forteca danych. Czy sobie to ten sam świat, pomoc tylko... Pomoc do głębokiej sieci. Tylko trochę inny. Wow, jak... To wszystko wygląda, jakby było żywe. Cyberprzestrzeń jest w nieustannym ruchu. Oddycha. Mogę interfejs przenikać. Dostosowuje zmienny przepływ danych do możliwości twojego mózgu. Ty jesteś szczególnym przypadkiem. Czyli ty widzisz teraz coś innego niż ja? Tak. Ale cyberprzestrzeń zawsze jest piękna. To co teraz? Możemy zaczynać. Wszystko jest gotowe. Masz słaby transfer danych, laska, bo się żeby strasznie tniesz. Fragment konstruktu. Wzmocniliśmy twoje połączenie z siecią neuralną Silverhanda. Musimy znaleźć dane, które odnoszą się bezpośrednio do ALT. To powinno potrwać. Bridget? Rok 2023, ALT Cunningham. No, mamy przebłyski. Kto to była ta ALT? Nie kojarzę. 2013. Laseczka. Co jest?
Ale to nie była ta jego dziewczyna, co on zostawił tam jakąś wiadomość, wiecie, w tym wieżowcu Arasaki, który rozpierdalał atomówką? Wchodzimy na scenę z Johnem. Boże, co tu się dzieje? Była ta na publiczności, tak? Johnny! Co to było? Kurwa! Przeholowałeś! A co będzie następnym razem? Kurwa! Wciągniesz na scenę jakiegoś korpa? Oblejesz benzyną i podpalisz? A co, zabił kogoś, czy? Tutaj! Siema! Tamta niewzruszona. Siema! No dobra, idziemy. Wszystkich nas pociągniesz na dno. Dobra, dawaj, Kerry, nie smęć. Tylko ty masz jakiś problem, Johnny. Bo reszta już nie wierzy, że da się z tobą normalnie pogadać. Odjebało ci. A, bywa. Wiesz, po co to robię? Żeby wkurwić Arasakę i wreszcie zarobić kulkę? Tak. Ale tylko ja mam jakiś pomysł na ten zespół. A jeśli nie masz lepszego, to się po prostu odpierdol. A, jest i alt. Jaka piękna gitarka. Szybkie piguły. Nie bierzcie piguł. Koncert. Never fade away. A? Mówiłaś, że nie przyjdziesz. Zmieniłam zdanie. Jesteś strasznie nabuzowany. I to ją chyba kręci. No też ma jakieś palce mechaniczne. Okej, widzę taki... Okej, szybkie sceny. Szybko się to zmienia. To też ciekawy pomysł. To ja se poleję. Ktoś musi skończyć tą butelkę, bo wie, że resztka wina zwietrzeje. Szkoda sensu. Okej. Nie wiem, co powiedzieć wam, no po prostu to... No super sprawa i tyle, nie? Nie powiem, że ojej, zazdroszczę, albo będę płakał w kącie cały wieczór, bo jakby... Nie mam komentarza, ale no... To było dobre. Wierzę, jakby... Stwierdzam, że tak, że... Wiem, o co chodzi. Nic z tego nie będzie. Czemu? Znowu chcesz się kłócić? Zawsze musisz wszystko spierdolić. Znowu chcesz się kłócić? Nie wystarczy ci fajka po seksie. Zawsze musimy się kłócić. To już koniec, Johnny. A ja nie umiem po prostu zniknąć bez słowa. Nie musisz nigdzie znikać. Zawsze... Chętnie cię zerżnę, jeśli nie będzie nikogo innego pod ręką. Dzisiaj miałeś szczęście. No, słabe teksty. Jest straszny z ciebie, skurwiel, Johnny, wiesz? I co? Nagle przestało ci się podobać. Tak cię to zaskoczyło. Chyba kurwa wiedziałaś, na co się pisze. Wiesz co, Johnny? Boże, kutas, nie? Nie miałabym problemu z tym, gdybyś był narcystycznym, charyzmatycznym sukinsynem z własną wizją. Ale? 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 To fikcja. Tak jak ten koncert, jak... Jak cały samuraj. Nie jesteś rockerboyem, Johnny. Równie dobrze mógłbyś stać na ulicy, jak te naćpane oszołomy i krzyczeć śmierć Arasace. Coś się zbugowało z jej włosami. Czyli chcesz mnie naprawić. Kilka innych już próbowało.
Nie bawię się w takie rzeczy. Chciałam ci tylko powiedzieć, że sam się oszukujesz. I że sam musisz z tym coś zrobić. Co ja mam wam teraz mówić, jak ta, na takie pupcie się tutaj patrzy w tej grze? No po prostu, no... No dobrze, no jakby... Naprawdę nie mam komentarza dzisiaj na te wszystkie wydarzenia tutaj, które tu się dzieją, bo... Bardzo ładnie tutaj w tej grze jest. Jakby grafika sprostuje wymaganiom. Jesteś tchórzem jak Kerry. Tylko ja mam jaja, żeby się postawić Arasace. I to was przeraża. Jasne, Johnny. Nikt cię nie rozumie. Właśnie w tym problem. Chyba coś ci się pomyliło. Przychodzisz tu, żeby się ze mną pieprzyć, a nie robić mi psychoanalizę. Myślałem, że coś więcej między nimi jest, przynajmniej jeżeli chodzi o Johnego, to chyba nie. I pigułki mam wziąć? Wydaje się, że skończyliśmy, więc możesz wypierdalać. Ale gówno. Wydawało mi się... Jesteś bez nadziei. Nie chciałem nic powiedzieć. Gówno o mnie wiesz. I nic nas nie łączy. Słabo, Johnny. Generalnie ciulas z ciebie straszny. Dokąd idziesz? Jestem umówiona. Silverhand! Dobry Alt. Show. Gute metal soul. Daruj sobie. I'm looking out for action. Jutro też gramy. Możesz wpaść. A, fajnie. Chodźmy stąd. Johnny, może napijesz się z nami? Innym razem, Bisiu. Ale może to już ostatni raz? Co? Co, Johnny? Uciekaj! A ty gdzie? Nie! A czemu? Ktoś tam zaczął strzelać. Żeby na mnie nie wyskoczył. O! Oh! Ktoś go tu poprzebijał. Cholera jasna, no. A taki miły byłem, nazwałem go Pysiem, czy Ptysiem. O chuj chodzi. A ktoś wynajęty pewnie przez Arasakę. Może ją zabrali i... O, kitku. Ale brzydki kitku bez sierści. Zabrali ją i oni ją może wrzucili do sieci, czy co?